Szczęść Boże, Polski Punkt Widzenia. Krzysztof Lesz, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o trudnej sytuacji chrześcijan w Syrii, a tak się złożyło, że jednocześnie jest to Dzień Uchodźcy. Problem uchodźców jest po części, w dużej części związany z Syrią. O tym też będziemy rozmawiać z naszym gościem. W studio witam ojca Ziada Hilala, jezuitę z Syrii. Laudetur Jezus Chrystus. Nice to meet you. I też gościmy księdza profesora Waldemara Cisło, dyrektora Polskiej Sekcji Pomocy Kościołowi w Potrzebie. Szczęść Boże. Boże. Ksiądz będzie naszym tłumaczem, żeby rozmowa przebiegła sprawniej i szybciej. Mam pierwsze pytanie do ojca Lala. Ile lat ojciec pracował w Syrii? How long have you been working in Syria? The last six years I was in Syria in Homs. Przez ostatnie 6 lat pracowałem w Homs. And it is the third big town in Syria. To jest trzecie co do wielkości miasto syryjskie. And the war started in this town in the beginning of the 2011. I wojna zaczęła się w tym mieście na początku 2011 roku. Ilu chrześcijan mieszkało wtedy? How many Christians were in Syria before the, just at the beginning of the war? We can speak about 2.2 million Syrian people, Christian people in the beginning. Na początku chrześcijanie stanowili na początku wojny 2,2 miliona populacji. And we can say today they are more than half of this number. To, co trzeba powiedzieć, że według różnych statystyk około połowa chrześcijan ciągle pozostała w Syrii. Czyli potwierdzi ojciec takie informacje, które my mamy nieoficjalne, że ponad milion chrześcijan jeszcze w Syrii jest, mieszka. Our unofficial information went about over 1 million Christians still in Syria. Yes, I can say more than half of the Christians stay until now in Syria. Tak, mogę potwierdzić, że ponad połowa chrześcijan pozostała nadal w Syrii. A ci, których nie ma, opuścili Syrię, wyemigrowali, co się z nimi stało? What can you say, where are those who left Syria? A lot of the refugees now, we can speak about 5 million refugees of the Syrian people today out of Syria. Dzisiaj możemy mówić, że około 5 milionów Syryjczyków jest poza terytorium Syrii. For the refugees, normally they are in Lebanon, in Turkey, in Jordan, and in Europe, in the USA, Canada, Australia. Takie typowe miejsca, no to wiadomo, że to jest Turcja, Jordania, Europę, kraje europejskie, Stany Zjednoczone, to są te miejsca, dokąd oni starają się emigrować. They are everywhere today, the Syrian people. Dzisiaj można powiedzieć, że są właściwie wszędzie, w mniejszej lub większej grupie. A czy dużo było przypadków atakowania chrześcijan przez islamistów, niszczenia domów, kościołów? Do you heard of many cases of the destroying of the churches, of the homes from the ISIS? ISIS don't come in Homs, in the city of Homs, but in the region of Homs, like the east of Homs, Mar Ilyan Monastery. Do samego miasta nie weszły te wojska partyzanckie czy ISIS, natomiast w niektórych rejonach czy w okolicach miasta, jak Mar Ilyan. Mar Maria. It is old monastery in the 4th century. To jest stary klasztor z IV wieku. And ISIS destroyed the town, the church, and also put out the Christian people from the town. ISIS zniszczyło całe miasto, również ten klasztor, a wszystkich chrześcijan, którzy tam byli, wypędzono z tego miasta. And also the same situation north of Syria, where there are the Chaldean, Christian, Assyrian, and Armenian people. Taka sama sytuacja była na północy, gdzie mamy asyryjskich chrześcijan, chaldejskich. W których rejonach Syrii w tej chwili mieszka najwięcej chrześcijan? Which region in Syria are the Christian concentrated? Now a lot of the Christian people went in the west of Syria, and especially in the Christian Valley and in Tartus Mountain. Czyli mamy ich najwięcej w górach Tartus i w tak zwanej Dolinie Chrześcijan.
We have about 3,000 families, Christian family in this area are displaced people. W tym regionie mamy, bo tam się podaje liczbę w rodzinach, czyli około 3000 rodzin chrześcijańskich mamy, no, tych uchodźców mamy wewnętrznych w tym regionie. In the last month we received about 300 in one month, 300 Christian family from Aleppo and from north of Syria in this area. I do tych 3000 w ostatnim miesiącu dołączyło 300 rodzin z Aleppo i z północnych części Syrii. W jakich warunkach ci ludzie żyją? Czy oni mają swoje domy, czy też muszą mieszkać w obozach? In which condition they are living? They rent houses or they have the refugee camps? Who? In Syria we don't have the refugees camp. We use the schools, we use the old apartment and we rent the apartment for them. But it costs very expensive. Why we are looking to be supported by many associations. Nie mamy czegoś takiego w Syrii jak obozy dla uchodźców. Używamy do tego celu szkoły, budynki, które nie były zamieszkałe. Wynajmujemy te miejsca dla pobytu i jest to niestety bardzo drogie. Stąd potrzebujemy i zwracamy się o pomoc do wielu różnych organizacji. And we have a big project with the JRS, the Jesuit Refugee Service, and with the church in need at the same time. To pay the rent house for the Christian people in all this area. Mamy taki duży projekt, który robi taka jezuicka organizacja pomocowa i część środków pochodzi również z pomocy Kościoła w potrzebie, że tym ludziom, którzy tam są, jak gdyby wspomagamy im, czy opłacamy w niektórych przypadkach wynajem tych mieszkań. And we received many help also because it is a big project for food item, non-food item, for education, for the children. And scholarship for the student, and also the cash money for the families. If not all, a lot of these people will left Syria also. Ponieważ dostajemy dużo tej pomocy, dzięki Bogu, na różne projekty typu pomoc scholarship, yeah? Czyli pomoc, żeby zapłacić, czy opłacić naukę, żywność, leki, ubrania. Pamiętajmy, że od wielu lat, nawet jeśli ktoś miał pieniądze, to one się skończyły. Ludzie nie mają pracy, więc stąd jest potrzeba czasami zapłacić za wszystko. Gdyby nie ta pomoc, jak mówi ojciec, to ci ludzie w większości by opuścili Syrię i już by uszukali pomocy gdzie indziej. Why I want thanks the help, the aid of church in need to support us in this difficult moment, not only in homes in this area, but in Syria. Dlatego chcę też podziękować pomocy Kościołowi w potrzebie, a ja z kolei dziękuję naszym wiernym księżom, księżom biskupom za wtedy taką bardzo otwartą tę akcję Dzień Solidarności, który był dedykowany Syrii, za pomoc nie tylko w Homs, ale w całym rejonie Syrii, gdzie ona jest konieczna. And it is important to continue this help to say to the Christian, we are with you in Syria. Bardzo ważne jest kontynuowanie tej pomocy, ponieważ w ten sposób mówimy chrześcijanom w Syrii, my jesteśmy z wami i to im pomaga zostać też w Syrii. Zresztą tylko dodajmy liczby, bo może to nam uzmysłowi, jak ta praca Kościoła, tych różnych organizacji jest potrzebna. W Iraku chrześcijan zostało z 1,5 miliona, nieco ponad 200 tysięcy. W Syrii, pomimo tak trudnych warunków, jest prawie 50%, czyli widzimy, że ten wysiłek Kościoła, ten niesamowity, bo to trzeba dodać, że wszystkie kościoły wschodnie, jezuici, siostry zakonne czynią bardzo wiele wysiłków w tych trudnych warunkach, żeby właśnie pomagać. I poprzez jedzenie, poprzez dawanie jakiegoś cienia nadziei tym ludziom, żeby tam mogli zostać. I to jest tutaj na ręce Ojca, trzeba podziękować, że wielu księży, wiele sióstr zostało do końca. I would like to say thank you for all priests, for sisters, religious, who was taking care of the refugees, because you encourage them to stay. Proszę Ojca, biskupi, ale nie tylko kapłani apelują o to właśnie, żeby Syryjczycy zostawali, chrześcijanie syryjscy zostawali na miejscu w swojej ojczyźnie. Dlaczego to jest takie ważne? The all authorities of the church, bishops, clergy, they say the Christians should stay in Syria. Why is so important this? In our story, you have to know we are the first Christian people in the world. First. Musicie pamiętać o tym, że to tam chrześcijanie zostali nazwani chrześcijanami w Syrii. To jest najstarsze chrześcijaństwo. And it is our land and it is our civilization also. To jest nasza cywilizacja, to jest też nasz kraj.
nasza ojczyzna. The other people and the other religions come after the Christian people. Inni ludzie czy inne religie przyszły po chrześcijaństwie. Then it is our land and we have to protect it. To jest nasz kraj, nasza kultura, nasza religia, mamy obowiązek ją chronić. And the second reason the Christian have this important role like a bridge between east and west. Chrześcijanie mają również tę bardzo ważną rolę, być takim pomostem pomiędzy wschodem a zachodem. And they have the important also role between bridge between Muslim and Muslims also. Również ten rola pomostu czy dialogu pomiędzy muzułmanami i niemuzułmanami. A czy jak przed wojną wyglądały relacje między chrześcijanami a muzułmanami? How was the relationship between the Muslim and the Christian before the war? We have until now the good relationship between Muslims and the Christian because the war in Syria it is not against the Christian people. Do tej pory mamy relatywnie dobre, tutaj I add one sentence, ten islam bliskowschodni był nieco inny niż ten północnoafrykański, gdzie oni się, jak mamy Boko Haram, gdzie wyżyna. I ojciec mówi, że do tej pory są właściwie w miarę poprawne te relacje w wielu wypadkach. Musimy podkreślić, że ta wojna w Syrii to nie jest wojna przeciwko chrześcijanom. They are the conflict now in Syria against the Muslim people and the Christian people at the same time. Ten konflikt jest skierowany jednocześnie przeciwko muzułmanom i chrześcijanom porówni. But because we are a few number, then it is hard for us to leave the country or to be killed. This is the situation. To, co jest dla nas trudne, to to, że jesteśmy mniejszością, więc łatwo stajemy się celem różnych radykałów. But in our team of work, we have a lot of Muslim people helping us. Również jeśli chodzi o pomoc, czy w tej grupie, która jest takim komitetem pomocowym, który troszczy się o ludzi, którzy tam zostali, są również muzułmanie i też muzułmanie często, jeśli potrzebują pomocy, to przychodzą do chrześcijan po jakąś miskę zupy czy po lek. And we are trying through our education center. I poprzez nasze szkoły, które prowadzimy, staramy się To help our country for the peace and reconciliation through the children, Muslims and the Christian. Uważamy, że jeśli dzieci będą się razem uczyć chrześcijańskie, muzułmańskie, to poprzez to pojednanie, lepsze poznanie, no bo to jest taka zasada, że jeśli dzieci siedzą razem w ławce w szkole, to jest szansa, że nie będą potem strzelać do siebie, to jest to przesłanie. It is our mission like the Holy Father Pope Francis described it. To jest nasza misja i nasze zadanie, o którym mówił Ojciec Święty Franciszek. He said about Syria the important three words. On powiedział o Syrii te trzy ważne słowa. First, forgiveness. Po pierwsze, przebaczenie. Dialog. Dialog, po drugie. And reconciliation. I pojednanie. And it is our mission also like a Christian and like a church in Syria for today. I to jest dla kościoła w Syrii, dla chrześcijan w Syrii to najważniejsze zadanie, żeby przywrócić ten stan, który był przed wojną. Nie było łatwo, ale ci ludzie potrafili żyć ze sobą. A czy wojna spowodowała też problemy duszpasterskie, znaczy wyjazdy księży, czy nie brakuje w Syrii kapłanów? The many priests left the country because of the war? What I know, there are a few priests. Not like the other countries, and a lot of priests and religious and bishops are now in Syria working with the people, with the Syrian people. To, co jest bardzo istotne i to, co ojciec mówi, że na tyle, na ile on wie, pamiętamy też wizytę patriarchy Lahama, który potwierdzał to samo, że biskupi, księża, większość siostry pozostały nawet w tych trudnych miejscach jak Homs, Aleppo. Natomiast no, pewnie jak wszędzie kilku uciekło stamtąd, natomiast zdecydowana większość sióstr i księży pozostała z wiernymi. I to im daje nadzieję, bo to jest taka mniej więcej zasada, że tam, gdzie zostaje ksiądz, tam też zostają wierni. Czyli w zasadzie w tej chwili no, Kościół nie może prowadzić tylko działalności duszpasterskiej, ale jest to też ogromne zadanie, taka działalność charytatywna, pomocowa jest ważna. Now the church is not only the religious service, but also the caritative things and most important. The civil society become very strong in this moment and we have many Christian associations to help the church.
My dzisiaj mamy bardzo wiele takich organizacji pomocowych, które pomagają Kościołowi. I give you the example of the education centers. There are a lot of lay people helping us. Mamy na przykład w takich centrach edukacyjnych wielu świeckich ludzi, którzy nam pomagają. Why it is important to say to the Christian people to work and to work together with Muslim people in this hard time, because it is our country. Dlaczego jest to takie ważne? W tym nawet trudnym czasie wojny trzeba naszym ludziom mówić, że musimy pracować razem z muzułmanem. To jest nasza ojczyzna, to jest nasz kraj, w którym powinniśmy żyć obok siebie. Dużo się mówi właśnie o pomocy międzynarodowej dla Syrii, czy... Many people are saying about the international help for Syria. Ojciec dostrzegał, będąc w Syrii, czy widział ojciec tę pomoc międzynarodową poza kościołem? You can confirm the international help. The problem with the international community today in Syria, we haven't received the help for peace and reconciliation. Nie otrzymaliśmy tego. Ten problem z tymi organizacjami międzynarodowymi jest taki, że nie otrzymaliśmy tej pomocy dla pokoju i dla przebaczenia, czy dla pojednania. It is the fifth year of war and in the conflict in Syria. To jest piąty rok tej wojny w Syrii. And what we need important not only the humanitarian help, but the ceasefire and stop the war. To, czego potrzebujemy, to jest nie tylko ta pomoc humanitarna, ale przede wszystkim zatrzymanie tego ostrzału, tych po prostu no, wojny, zatrzymanie wojny. Because we are losing our civilization, our culture and our people today. Dzisiaj my tracimy naszą religię, naszą kulturę, naszą cywilizację, ale też tracimy ludzi poprzez wojnę. And the disaster thing, they will have a lot of refugees from Syria. I jeśli tak dalej będzie to trwało, to będzie coraz więcej uchodźców z Syrii. A czy jest ojciec optymistą, że ta wojna się szybko zakończy? Are you optimistic about the end of the war? Every war in the world have the end. And I hope maybe this year it will be the last year of war and conflict in Syria. Każda wojna ma swój koniec. Ufam, że w tym roku, ufam, że będzie to już ostatni rok wojny. Jak możemy pomóc my chrześcijanom w Syrii? As a Christian, how we can help the Christian in Syria? What is most necessary? The first to pray for us to continue our mission, and the second, maybe you can help through the Christian Association and especially the aid of Church in Need, because through them we have a lot of helping for many projects in Aleppo, in Damascus, in Homs, in the region. Po pierwsze, to proszę, módlcie się za nas. Po drugie, możecie pomagać również, kogo stać materialnie, przez takie organizacje pomocowe, jak Pomoc Kościołowi w Potrzebie, bo dzięki ich środkom, które otrzymujemy, możemy pomagać czy finansować wiele projektów w Aleppo, w Homs. Maybe, Father, you can describe some project, yeah. Just the people know what... Yeah, we have a big project, this big kitchen in Aleppo. Na przykład mamy taką dużą kuchnię w Aleppo. And we have every day about 8,000 meals hot by day. Czyli w tej kuchni w Aleppo 8,000 gorących posiłków jest dziennie wydawane. And you can imagine the big kitchen in Aleppo for this Proszę moment. Sobie wyobrazić dużą kuchnię w Aleppo w tym momencie, gdzie 8,000 osób korzysta. Także to jest dzięki również naszych słuchaczy i telewizów pomocy. Czyli can you say maybe zaczerować o kontynuowanie tej pomocy? How much per month you need for the kitchen? More than 100,000 euro. To żeby mieć wyobraźnię, to żeby taka kuchnia funkcjonowała, to potrzeba ponad 100,000 euro miesięcznie. We have a big project in west of Homs with the Church in Need. It is about 1 million euro by year. To jest taki, give you idea. Taki projekt, który jest ponad milion euro. It is a project connected with the Church in Need. With the church, Catholic church and Orthodox church also. This rent of the houses or what is this? All the rent of house, food item, non-food item, scholarship. Czyli mamy taki duży projekt, ponad milion euro z pomocy Kościoła w Potrzebie, gdzie on jak gdyby pokrywa te koszty tych ludzi, którzy tam są. Jedzenie, leki,
pomoc w wynajmowaniu domów, ale też i edukacja, która jest bardzo ważna. Niestety musimy kończyć naszą rozmowę. Ja dziękuję serdecznie Ojcu za wizytę. Apelujemy do naszych widzów o wspieranie chrześcijan. Ale też i dziękujemy za to, co już zrobiliśmy, bo 2 lata był w listopadzie Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, także dziękujemy naszym widzom za wielkie serce, bo przekazaliśmy już ponad 10 milionów złotych do Syrii i te pieniądze ciągle spływają, także dziękujemy za już. Prosimy ci, którzy mogą, o jeszcze. Dziękujemy bardzo. Przypomnę, naszym gośćmi byli ojciec Ziad Hilal, jezuita z Syrii, i ksiądz profesor Waldemar Cispo. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Dziękuję Boże. Bardzo. To są ogromne pieniądze. To tak naprawdę.